czy ma cokolwiek facetowi powiedzieć, bo to widzicie Państwo, jak to mówią, że te kaczory dla swoich, te kaczory dla swoich, tak, tak, tak. Okej. Że te kaczory dla swoich. Dobra, no więc to jakie wydukuje zadanie i no. Słuchaj, bo tylko ewentualnie patrzę przesunę na następny tydzień. Oczywiście, kaczory dla swoich. Słuchaj, jest ten piątek na szaseru, że wszyscy uważali, że przekroczyliśmy pewną procedurę, barierę, jaką miał dowody, a dopiero z bazy danych to płynie. Opnął litę. W końcu tego nie ma odwrotu. Że też śpi w stanie takich stosunków między państwami, w których wojna na obszarze euroatlantyckim będzie wykluczona. Panie profesorze, że pan powiedział, że jest naturalne, że młodzież pragnie zmiany. Natomiast w referendum Wielkiej Brytanii to młodzież chciała, żeby Wielka Brytania pozostała w Unii Europejskiej, a starsze pokolenie było za Brexitem. Czy oni tęsknią do Imperium Brytyjskiego? Ja się cieszę, że młodzież uważa, angielski dlatego Muzeum Czechów. Angielski, teraz musimy już trynować się z opisaniem, bo dla brytyjskiej młodzieży. No i bardzo dobrze. Chodzi o to, że bardzo długo będziemy się uczyli nawet na 20, bo Anglia będzie jedyną pozostałością Zjednoczonego Królestwa, bo ono przestanie być zjednoczone. Ale tak mówiąc poważnie, to na obszarze Wysp Brytyjskich jest pewien taki szczęśliwości, które jest bardzo typowe dla wielu społeczeństw wyspiarskich, które mają taką naturę, wszystkie wyspiarskie społeczeństwa, nie tylko Wielkiej Brytanii, ale również Australii, Nowej Zelandii, Islandii, gdzie oni są centrum świata i cała reszta są peryferie. Otóż Wielka Brytania zasadnie tak uważała, bo kiedyś była metropolią znacznej części świata. Ponad 1/4 świata była rządzona przez Wielką Brytanię. I ustraszone pokolenia, był taki mit, co został przekazany przez ich rodziców, dziadków, że Wielka Brytania miała ten okres takiej prosperity, takiej szczęśliwości, który w istocie rzeczy kojarzył się z epoką wiktoriańską. I że to, co się wydarzyło po II wojnie światowej, dekolonizacja, że ta Wielka Brytania została sprowadzona do bardzo małego obszaru tych wysp i właściwie ta nazwa Wielka jest używana przez tradycję z siłą bezwładu. I to już jest, Brytania już nie jest wielka, ale mianie oni uważali, trzeba sobie tak powiedzieć otwarcie, że ci wyspiarze mają niezwykle głęboką i długą pamięć historyczną na temat swoich zwyczajnych sposobów zachowań. To jest ewidentnie ogromna kultura i jedna kultura, ale nie wolno rozcięcenia tej kultury globalizacji. Znaczy ona jest na tyle silną kulturą, że ludzi chodzi w wielu innych narodów i wiele narodów chce ich naśladować. I naśladuje skutecznie, nie we wszystkich sprawach. Ja na przykład powiem, że dobrze się stało, że Europa nie naśladuje ich z ruchem ostronnym albo z dwoma kranami, ciepłą i zimną wodą, gdzie bardzo trudno jest dobrać właśnie odebrać temperaturę i ogolić się, albo umyć twarz, albo to jest wrzątek, albo to jest lodowata woda, ale oni nie poszli w kierunku tych uproszczeń, które w całej Europie dominują. I osoby, oni uznali, że pewien rytuał, powtarzanie pewnych sposobów zachowań, ale również i wynalazki, do których się przyzwyczaili ich rodzice i dziadkowie, że to jest pewną wartością samą w sobie. I innymi słowy, dla tego starego pokolenia, powrót do tej świetności jest czymś takim niesmażeniem. Podobno zresztą nie tylko to jest w Wielkiej Brytanii, to jest również w Austrii.
Znaczy Austriacy zostali zredukowani do małego skrawka. Jest wielka głowa w postaci Wiednia, która była kiedyś głową olbrzymiego, nazwijmy to, dinozaura. I ten dinozaur już od dawna nie żyje, znaczy minęło 100 lat od upadku cesarstwa austro-węgierskiego, ale w Austrii nadal jest mit, że to był epizod, że właściwie taka normalna sytuacja to jest powód do swoistej mitologii albo do odrodzenia się jakiejś roli Austriacji. I w Austrii to ma bardzo swoje niebezpieczne konotacje, które razem było to, że niewiele sprawowało, tak jak w Wielkiej Brytanii doszło do Brexitu, który referendum został, że tak powiem, zaakceptowany. To w Austrii niewiele brakowało, żeby został wybrany prezydent, który nie tylko jest czarny, ma czarne podniebienie, ale jest kontynuacją tego, co było najgorsze w historii Austrii, ale to nie jest temat naszej rozmowy. Nie, to tematu naszej rozmowy, czy Unia Europejska jest dinozaurem, powrócimy po krótkiej przerwie, na którą Państwa zapraszam. To co najlepsze w TOK FM. Czarno-białe. Ogólnie uwielbiam pingwiny. Mają fajne skałki i bardzo mi się podoba ten mały wodospad, który tam sprawia. No postanowiliśmy życzenia wszystkich zwiedzających. Wszystko dobrze, że jesteś, to na co to się dzieje. No, słuchaj, ja tak robię, tu chęć robiłam. Ale u tego mojego ojca pułkownika? I co? No tam jest ten mój ojciec pułkownik. I co on ci powiedział? Przy moim razie. Bo ty jesteś wagabunda. Ja bym pana sorko bym zmierzył. Nie no to krtań, ale jako wagabunda byś ciałem swoim przytłoczyła i parasolką byś potem piarnęła. Panie profesorze. No ale sama mówisz, żebyś go odmiażdżyła. No to to miażdżenie to jest przemoc. Jest jeszcze drugi postulat, druga wartość, która też chyba przeżywa swój renesans, mianowicie to jest suwerenność. Przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej urodziło karierę integracji, obalanie granic, obalanie muru, obalanie barier. Nie, to ja nie wiem, Gomułka miał, że tych wszystkich Żydów wypierdolił do Izraela, to miał bardzo wielki biznes. Gospodarka się globalizowała. No ale miał swój honor. A on jest najważniejszy. Słowo suwerenność robi... Przecież on takie błędy robi, jak i ty czasem. Upierasz się, nie mamy że postawisz po swojemu i potem za szybko. Tak, człowiek ma swoje racje, ale ty nie możesz żałować swoich decyzji. To, co ty zrobisz, to, co ty zadecydujesz, to ty od siebie. I wtedy się dowartościujesz. A jak będziesz kopciuszkiem, to ty wiesz. To ja ciebie wyślę na trzecie piętro i będzie zamiatała klatkę z domu. Naszą rozmową, jak przyjrzałem taką nowo wydaną książkę przez wydawnictwo poznańskie, punkty zapalne. I tam jest bardzo wielu autorów o różną... Tak, między innymi jest wywiad nie ma żadnego mniemania, to jest prawda, liczą się fakty, punkty, tak zwane punkty. Ja przyjrzałem się tym, że wszyscy ci autorzy, nie były rozmowy prowadzone całkiem w sposób izolowany, nie było żadnego wspólnego schematu. No na pewno ciebie nie wziął, ale się posłużył jakimiś pielęgniarkami. Nie, oni mają wewnętrzne przejścia. To nie są reporterami, innymi politykami, jeszcze innymi. Ja mówię, no i na wszystkich tych rozmowach przybijają się te elementy, o których pan przed chwilą powiedział. Znaczy, mam sobie pan jak gdyby streścił to, co dzisiaj znajduje się w centrum uwagi wszystkich. I pytanie jest po pierwsze, dlaczego tak się dzieje? Ale dali ci zeżryć, co?
Co muszę przewidywać? Dobra, ja konkretnie, idę bardzo konkretną. Ja Jechówka i tak przebiegła jestem, że ja od razu wiem, że ktoś chciałby pół słonia zeżrzeć. Nawet Anita przyszła z pół słonia. Nie chciała zeżrzeć. Najadła się wędrówka, wszyscy miałyśmy słoninki opiekane. Wszystko było, wszystko było. Kanapeczki. Należy znaleźć sposób na przezwyciężanie konfliktowych sytuacji w sposób pokojowy. I sposobem na rozwiązanie tego było właśnie... A, to się nie da tego wziąć. To jest jednorazowe w miseczce. O soczu i to się bierze prosto do ust. A to co to kurczę w ambasadzie chińskiej? Tak, byłam w ambasadzie chińskiej. Wybitny. Nawet Wiesia poświadczył. W czasie wojny tak było. On chciał gdzieś indziej, a my chodź tu, bo tu będzie wielkie żarty. No i tak było. On był właściwie takim teoretykiem wspólnoty, która ma zapobiec w sposób trwały możliwości przerastania. Ja specjalnie wzięłam Wiesia ze Szwecji. I on powiedział, że tak nie było dobre. I trzeba powiedzieć, że Unia Europejska. A potem poszliśmy na paluszki, takie wiele co oni są. Swego rodzaju takim ukoronowaniem tego pan myślenia różnego punktu widzenia wielu filozofów. Brzydki, brzydki, nie, to w tej Maryśce to się jakaś Maryśka była, jakaś tam, jak ona się nazywała. I ta Anita mówi, ona ciągle to dużo chłopi maluje, takie jakieś... No jeden był szkutasem, bo nie było ładne. Nawet mi się to nie podobało. Nie zawsze są kontrowersyjne takie. Coś innego, nie to, że to się sąsiadce podoba. Tylko coś nowego. No takie szefem wielu francuskiej instytucji François Eisbourg. I właśnie rozmawialiśmy na ten temat. Bo jeżeli jakieś państwo jest suwerenne, to trzeba powiedzieć, że Francja najbardziej o tym suwerennie dbała. Ale trzeba powiedzieć, że ci dwaj myśliciele, oni byli francuskimi politykami. De Gaulle bardzo się bał utraty przez Francję suwerenności. I jak pan pamięta, był tym politykiem, który zdecydował o wyprowadzeniu struktur wojskowych Sojuszu Północnoatlantyckiego z Francji, a Francję wyprowadził z tych struktur. Znaczy pozostawił w ramach struktur politycznych, ale uważał, że taką wartością samą w sobie jest to, żeby Francja była w stanie bronić swojej suwerenności i na tej podstawie, jakkolwiek było to niezwykle kosztowne, doprowadził do tego, że Francja wyprodukowała własną broń jądrową i trzeba powiedzieć, że zajęło się w tym klubie państw atomowych, innymi słowy po to, żeby Francja była wielka, tak jak sobie wymarzył De Gaulle, potrzebna była po pierwsze siła militarna, troska o suwerenność, ale równocześnie De Gaulle ale wiesz, on może nie z chciwość, tylko że w domu by się nudził. Tak, niezależnie od Unii. No, a po co trzeba w domu siedzieć? No. Także, proszę Państwa, w Warszawie mają sporo forsy, ale takie jeszcze takie dziaduczki, takie wiesz, bo to mogą być nawet 25-letnie dziaduczki, mają się w domu nudzić, to dorabiają, aby więcej. I na to De Gaulle powiedział, że traktaty są jak kobiety, albo może lepiej jak róże, że jest okres, kiedy one kwitną, stają się dojrzałe, a potem więtną. Czy w związku z tym możemy mówić o tym, że Unia Europejska więdnie? Otóż zdaniem pana profesora, Unia przetrwa czy nie? Ja uważam, że Unia przetrwa, ale Unia ulegnie dość istotnym zmianom i fakt, że doszło do tych zdarzeń, do których doszło, należy upatrywać przyczyn nie tylko w niedojrzałości obecnego przywódcy Wielkiej Brytanii, premiera Davida Camerona, bo jestem zdania, że jego, jakkolwiek on jest osobą bardzo kompetentną, skończył dobre studia, tak większość elit. Ale sprowadził jednak ogromne nieszczęście na swój naród. Nie chyba niedojrzałość polityczną, że on dla zapewnienia sobie pozycji takiej, jaką mieli jego poprzednicy, jego własnej partii, oraz partia
nazwijmy to, opozycyjnych, w zależności od tego, jak na presję, że on chciał po prostu odegrać rolę. Nie zdawał sobie sprawy, że owszem, jego ambicja popchnęła go w tym kierunku, rolę odegrać. Ale wreszcie może będziesz mądra po tym wykładzie dzisiejszym. Nie, trzeba być na tyle pokorną, że z nauki mam jakąś lekcję, wyciągnęłam coś. A jeżeli, no, jeżeli ja idę po naukę i jestem podła, bo jestem głupio chytra, najmądrzejsza, to już jest źle.